Dziś gościem naszego programu jest lekarz weterynarii pani Karolina Brach, a powodem naszego spotkania jest program, pierwszy z cyklu programów, w którym chcemy uświadomić naszym mieszkańcom, jak powinni dbać o swoje zwierzaki. Dzień dobry, witam Państwa. W tym programie postaramy się odpowiedzieć na najczęst, najczęściej zadawane pytania. Na takie pytania, na które, o które zawsze Państwo mnie pytają, jak przychodzą na wizytę. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy się zająć szczeniaczkami, ponieważ to jest bardzo nurtujący temat. Bardzo dużo Państwo mają zawsze pytań na pierwszej wizycie, także ja tutaj postaram się na te pytania odpowiedzieć. Właśnie bardzo często osoby zastanawiają się, jakie warunki muszą spełnić, aby pies mógł do nich trafić. Niektórzy chcą zaadoptować psa ze schroniska, inni kupują. Z Powiedzmy na początek, jakie warunki muszą spełniać osoby, które chcą wziąć pieska? To zależy od tego, jakiego pieska byśmy chcieli kupić. Jeżeli ma być to mały piesek, to naprawdę nie muszą być jakieś specjalne warunki. Musi to być kochająca rodzina, uwielbiająca zwierzęta, to jest tyle. Natomiast jeżeli chcemy kupić albo wziąć ze schroniska dużego pieska, to wiadomo, że musi to być albo duże mieszkanie, albo najlepiej domek z ogrodem, i musimy też mieć wtedy bardzo dużo czasu dla takiego większego pieska. Bo wiadomo, duży pies potrzebuje dużo więcej ruchu, natomiast mały piesek tego ruchu potrzebuje dużo, dużo mniej. Kupujemy takiego pieska, bierzemy go. Z ze schroniska i co dalej? trafiają w nasze ręce, trafia do naszego domu, co musimy z nim zrobić na początek. Namawiam do tego, aby od razu pokupnie przyjechać do nas. Takie wizyty są bezpłatne. Najczęściej my te zwierzaki zawsze przeglądamy, sprawdzamy, czy wszystko jest tak, jak należy, czy są zdrowe. Zawsze oglądamy i ustalamy wtedy z, z właścicielami, z opiekunami, jaki będzie dalszy plan działania, czyli cały schemat szczepień ustalamy i schemat odrobaczeń. Zawsze wtedy na takiej wizycie można zadać wszyściutkie pytania dotyczące żywienia, opieki, wychodzenia, jakie dawki pokarmowe. My zawsze takiego szczeniaczka ważymy, sprawdzamy, czy. Faktycznie z tej hodowli trafił w, takie, w takim naprawdę dobrym stanie. Właśnie o czym jeszcze musimy pamiętać, biorąc szczeniaka do domu, nie wiem, kiedy. Wyjść z nim pierwszy raz na spacer, bo niektórzy biorą szczeniaka, trzymają go w domu. Ten szczeniak załatwia się gdzieś na gazetę, gdzieś w jakichś takich miejscach wyznaczonych dla niego. Kiedy można wyjść ze szczeniakiem? Pierwsze wyjście na podwórko, czyli w takie miejsca, gdzie chodzą inne pieskie, zawsze odbywa się dopiero po wszystkich szczepieniach. Szczepienia u szczeniąt muszą być zawsze zrobione trzy i dopiero po takim trzecim szczepieniu można wyjść na podwórko. Jeżeli mamy własne podwórko, na które inne psiaki nie wchodzą, oczywiście można z takim pieskiem wychodzić. Natomiast to jest bardzo ważne, to jest to, o czym rozmawiamy. Niech załatwiają się w domu na maty higieniczne, na gazety. Nie można z nimi wychodzić, ponieważ to grozi parwowirozą, zakażeniem parwowirozą. Jakie szczepienia pierwsze musi przejść ten piesek i w jakim wieku je przechodzi? Pierwsze szczepienia wykonujemy w wieku 5-6 tygodni. Najczęściej te szczepienia są wykonywane w hodowlach i to jest szczepienie na nosówkę i na parwowirozę. To są dwie najgroźniejsze w tej chwili w Polsce choroby, na które naprawdę trzeba szczepić. Czy jeżeli bierzemy psa na przykład ze schroniska, czy ten piesek jest już zaszczepiony, czy również powinniśmy się z nim stawić u lekarza weterynarii? Y, tak, jeżeli chodzi o szczecineckie schronisko, to pieski zawsze są zaszczepione, natomiast zawsze warto podjechać, bo my zawsze zobaczymy, jakie należy jeszcze zrobić dodatkowe szczepienia. Panie, doktorze, jakie są takie najczęstsze pytania, z którymi się pani spotyka w czasie pierwszej wizyty ze swoim psem, jeżeli ktoś do Was przychodzi? Y, najczęstsze pytanie to jest, kiedy można kąpać, y, bo te zwierzaszki mają dziwne zapachy, jak przyjeżdżają z hodowli, tak więc pierwsza kąpiel, najlepiej ją wykonać dopiero po wszystkich. Szczepieniach i to jest najbezpieczniejsza sytuacja. Kolejne pytanie to czym karmimy i jak często karmimy? Karmimy głównie suchą karmą dla juniorków, dla maleńkich piesków. Tych karm jest mnóstwo, mnóstwo firm, oferują mnóstwo, mnóstwo jakichś różnych, przeróżnych, mokrych karm, suchych karm. Tu jest już specyfikacja rasy, tutaj my jakby pomożemy w doborze odpowiedniej karmy. I kolejne pytanie to jak często karmimy? Szczeniaka wbrew pozorom karmimy 4-5 razy dziennie. I najczęściej robimy to wedle ulotki na opakowaniu. Pani doktor, chciałbym wrócić jeszcze do tej pierwszej kąpieli. W czym trzeba kąpać takie małe pieski? Kąpiemy zawsze w szamponie dla szczeniąt, nigdy w naszym szamponie, nigdy w szarym mydle, tylko zawsze w szamponikach dla szczeniąt. Czy osoba, która weźmie takiego pieska z hodowli bądź ze schroniska, powinna zwrócić na coś uwagę, czy jakieś niepokojące objawy mogą się pojawiać i z czym powinni się zgłaszać ludzie do was? Pierwsze, co, jak przyjeżdżamy do hodowli, to na pewno należy wybierać pieska bardzo żywego, biegającego, wesołego. Kolejna sprawa to już. Konkretne lasy mają konkretne choroby, i bardzo zachęcam Państwa do tego, aby przed kupnem pieska konkretnej rasy zadzwonić do nas i zapytać, na co należy zwrócić uwagę w, u konkretnej rasy. My naprawdę pomożemy i naprawdę proszę dzwonić, bo każda rasa ma inną, jak gdyby, tutaj choroby. Tu mamy na przykład pięknego szczeniaka Shitsu, które mają zawsze problemy z przepuklinką, i ten nasz szczeniaczek faktycznie też ma przepuklinkę, więc to jest sytuacja, kiedy na to trzeba zwrócić uwagę. Naprawdę warto to Przyjść i my zawsze pogadamy i powiemy, na co popatrzeć. Pani doktor, jeśli ktoś ogląda nasz dzisiejszy program, miałby jeszcze jakieś dodatkowe pytania, gdzie osoby, które chcą zadać pytanie na temat szczeniaków, ale nie tylko, być może będą to tematy do naszych kolejnych spotkań, gdzie mogą te pytania zadawać, gdzie mogą się do Was zgłaszać? Zapraszam Państwa do, na naszą stronę Facebooka Centrum Weterynaryjne. Na tym Facebooku proszę pisać pytanka i na pewno na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. Nawet na te najmniej, które się wydają najbardziej głupie, naprawdę odpowiemy. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.